W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ciebie, Maryjo, prosimy, oręduj za nami, abyśmy tego wieczora mogli także zgłębiać te tajemnice naszego powołania, naszego stanu. Daj i Paniom, i mnie tą łaskę, by módl, abyśmy, aby Duch Święty dotykał naszych serc, aby ta nauka głęboko zapadła w nasze dusze. Prosimy o to wołając: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Usiądźmy. Dzieją się, mam nadzieję, dobre, ważne rzeczy, dlatego... O, okulary nie mam. Bardzo pięknie. Puste pokoje. Nie trzeba. I dlatego, i widzicie, nam nagłośnienie siadło, ale myślę, że słychać, tak? Słabo? Słabo. Mówią, że niewyraźnie słabo. Ściemniają? Może trochę głośniej, albo trochę może tych basów mniej, a sopranów, nie wiem. Spróbuj tak jeszcze. No, dobra. No, próbujemy, drogie panie. Ja też nie lubię, jak nagłośnienie kiepsko działa, ale wczoraj, nie wiem, czy mężowie trochę wam zdradzili, o czym mówiliśmy, ale początek będzie taki sam. Tego naszego spotkania. Czyli pierwsza rzecz jest bardzo ważna, którą Bóg pokazuje nam. Oczywiście jest to takie światło Bożego objawienia dla nas, abyśmy rozumieli, kim jesteśmy jako kobieta i mężczyzna, wiele stworzenia. I to jest piękne słowo, kiedy mówi, że stworzył człowieka jako mężczyzna i kobietę. Czyli z tego wynika bardzo ten pewien obraz człowieka. Kobieta i mężczyzna. I człowiek powiedział do naszych mężów, że bez was są chłopcy lub kapli. Bo te słowa głowy, nie? Ale wy też, drogie panie prezydentu, macie ten sam problem. Jesteś pół głowy. Bo całość jest właśnie taka. Czyli z tego wynika jeszcze kolejna linia, taka myśl. Niesamowita, że dopełniamy się nawzajem. Nie jesteśmy przeciwieństwami, a dopełniamy się nawzajem. I to jest następna tajemnica, kiedy wtedy patrzymy na siebie nawzajem jako dar, bez którego ja jestem ubogi. Jestem uboga. Czyli nie szukam przeciwieństw, a wręcz odwrotnie, rozumiem, że to wszystko jest moim dopełnieniem. I wtedy ta relacja, szczególnie mówimy o małżeństwie, ale to też dla rozumienia synów, zięciów, prawda, kolegów pracy. Z tego wynika, że wcale mężczyźni nie mają myśleć jak kobiety, a kobiety nie mają myśleć jak mężczyźni i nie mają się zamieniać rolami, tylko każdy ma być sobą na swoim miejscu i w ten sposób to piękne dzieło, ten zamysł Pana Boga funkcjonuje. I wtedy jest łatwiej. Bo myślę, że każdy z nas przeżywał tą pokusę taką właśnie, żeby ten ktoś był takim, jak ja chcę. Dlaczego ty tak nie myślisz? No, z prostej rzeczy, nie? Bo jestem mężczyzną albo kobietą i niestety. I to jest właśnie tak, jak było, wiecie, w małżeństwie moich rodziców. Okej, dobra. Możemy poczekać dwie minuty? Będzie lepiej. Słychać, tak? Słychać. To już działamy. Dobra. Pomódźcie się. Pomódźcie się. Ile można się modlić, ojcze? No, modlić się, modlić, nie? Ale dobra, ja będę mówił ten przykład. Więc moi drodzy, już byłem księdzem, więc moi rodzice byli już 30 parę lat w małżeństwie. I przyjechałem do domu. Z mamą wyjechałem do miasta. Idziemy przez przejście dla pieszych i samochód moją mamę na moich oczach zbił. Wydawało się, że na śmierć.
Ja udzieliłem mamy absolucji generalnej. Przyjechało pogotowie, no i mamy zawieźli do szpitala, ja do ojca, taka sprawa. No i na końcu przyjeżdżamy do szpitala, mamy wybudzili na szczęście, ale tak była połamana, że całą ją zagipsowali. Od szyi po kostki, jak to się mówi. I po 2 tygodniach taką mamę przywieźli ojcu do domu. Nie, taką mumię. I tato ponad miesiąc wszystko robił przy mamie, jak Pan Bóg przykazał. I moi drodzy, w pewnym momencie, moje drogie panie, moja mama mówi do mojego taty: Bogdan, ty naprawdę mnie kochasz. A tato mówi, przepraszam, no głupia baba, musiałaś pod samochód wpaść, żeby dojść do tego wniosku. Mówi, ja cię zawsze kochałem. Ale co chcę powiedzieć, mój ojciec był, bo już jest w niebie, no taki gruboskórny, nie taki wylewny, nie potrafił pokazywać tych uczuć, nie? No, ale dzięki Bogu, zobaczcie, ten wypadek, rzecz bardzo trudna tak naprawdę, spowodowała to, że w końcu spotkali się w pewnym punkcie, no i to było też takie piękne doświadczenie, żeby rozumieć, że naprawdę mężczyzna i kobieta są dwa różne światy, które Pan Bóg stworzył, aby był piękny świat. Nie? Był piękny świat. I dlatego tak też patrzcie na tych swoich kochanych mężów takimi oczyma, żeby właśnie je trochę lepiej rozumieć, mieć do nich więcej właśnie takiego podejścia mądrego, nie? I wtedy bardziej spokojne jest to serce kobiece i nie oczekuje za wiele z tego świata kobiecego w świecie męskim, tak bym powiedział. No już niebawem, zobaczcie, fachowcy jak koncert przygotowują. I chciałbym dzisiaj to nasze spotkanie poprowadzić w pewnym takim kierunku, który wydaje mi się dzisiaj się kreuje też i w naszej ojczyźnie, tak jak było w historii narodu wybranego. Wiecie, że kiedy Grecy zawojowali Ziemię Świętą, zaczęli wprowadzać swoje prawa, w swój sposób wychowania młodzieży i do tego doprowadzili, że te szkoły nowe, które oni otwierali, powodowały, że dużo młodzieży właśnie hebrajskiej odchodziło od wiary, odchodziło od prawa Bożego. Przyjmowali pogański sposób życia i ten cały ten zamysł życia Bożego no, legł w gruzach i był poważny problem. I do tego doszło, że nawet za Antiocha Epifanesa, to był drugi wiek przed Chrystusem, wprowadzono tak drakońskie prawa, że wszyscy musieli złożyć ofiary dla bożków pogańskich. I musiały być te ofiary złożone publicznie, aby oddać, powiedzmy, cześć, nazwijmy to, cesarzowi, aby wyrzec się wiary swoich ojców i w ten sposób było tobie darowane życie. I w Księdze II Machabejskiej jest pewna historia, która pokazuje matkę i 7 synów, którzy byli poddani właśnie temu prześladowaniu. I widzimy pewną właśnie niewiastę, matkę bardzo mężną, bardzo mądrą, która właśnie wychowywała swoich synów w wierze i pomogła im w sposób bardzo dzielny przejść to prześladowanie, które ich wszystkich do końcu doprowadziło do śmierci. I było to, co jest właśnie dzisiaj bardzo ważne, moi drodzy, kiedy mamy te już dyskusje, nie, czy w ogóle wyprowadzić religię z kościoła, z tego, ze szkoły, czy tylko 1 godzinę,
Może być ta jedna godzina, okej, aby była tego dobrze zrobiona. Ale tu nie jest problem, czy będzie katecheza, czy nie będzie, jaka będzie, w jaki sposób. Problem jest w ogóle gdzie indziej. Bo ten cały zamysł dzisiaj na szkołę jest taki, aby właśnie wprowadzić pogański sposób myślenia, życia i wychowania waszych synów, waszych córek. I wasza rola matek, także i ojców, wczoraj im też to mówiłem, jest bardzo ważna. Wasza jednoznaczna postawa właśnie przekazania wiary jako fundamentu życia, nie pewnej religijności, pewnych tradycji, że tam na Boże Narodzenie robimy tak, a na Wielkanoc tak, nie? Takie potrawy tu, takie potrawy tam. To są rzeczy drugorzędne. Mogą być, mogą nie być. Ja na przykład, jak byłem na misjach na Białorusi, to moi drogie panie, w Wigilię na Boże Narodzenie. Powiedzcie mężowi, że bardzo fajnie, kochanie, gdybyśmy każdego wieczoru mieli wspólny pacierz. Pięknie i cudownie, mój mężu kochany, mój rycerzu, gdybyśmy w niedzielę razem chodzili do kościoła. Bo dla tych naszych biednych dzieci to jest bardzo ważne. Twój przykład, ojca, męża i ta mądrość serca kobiecego właśnie na tym polega. Że wypychasz do przodu męża, promując jego męskość, żeby on obudził się. Bo mężczyźni są takie niedźwiedzie, które śpią przed telewizorem i życiowo. I jak im powiedziałam, że wasza charyzma, właśnie ta wielka łaska żony jest taka, że inspiruje męża do życia. I tak ma być. I dlatego temu się nie dziwcie. Bo i właśnie też w tym wymiarze wiary, żeby właśnie mądrze podpowiadać mężowi i go prosić o to, żeby tak było. Proś też swoich mężów o modlitwę małżeńską. Bo ta modlitwa z dziećmi to jest jedna rzecz, jest okej. Okay. To nie mają być jakieś długie, nie wiadomo jakie modlitwy klasztorne. Tylko piękna, krótka modlitwa, Ojcze nas, zawać Marię, wyżej Boga, może dziesiątek różańca, błogosławieństwo, dzieci idą spać. A modlitwa małżeńska jest właśnie rzeczą bardzo ważną, abyście wy mogli w jedności iść do łoża małżeńskiego, w głębokiej jedności, w pojednaniu. Nie? Bo jeżeli pokłóciliśmy się, to szukamy dróg pojednania, żeby na tej modlitwie dziękować Panu Bogu i prosić Go o tą łaskę. I dlatego właśnie to wychowanie w wierze zaczynamy od nas samych, od małżonków. My mamy żyć wiarą. Bóg ma być naszą opoką, jak dzisiaj się modliliśmy. Bóg ma nas inspirować do tego, jakimi drogami mamy chodzić. Właśnie jako małżonkowie na modlitwie szukamy odpowiedzi. Boże, czego od nas chcesz? Czego pragniesz? Daj nam rozumienie naszych dzieci, bo przecież każde jest inne, nie?
My jesteśmy diametralnie różni, u nas jest tylko trójka. Niestety, mogło być więcej, ale to jest inny temat. I różni jesteśmy, i wasze dzieciaki tak samo. I żeby teraz nie zepsuć, a pomóc, trzeba prosić Ducha Świętego o to rozumienie, na modlitwie, aby wejść w tajemnicę duszy swego dziecka. Jak go prowadzić, aby się rozwijał, aby odkrywał też te swoje charyzmaty, aby właśnie też pomału, z wiekiem, coraz bardziej otwierał się na to prowadzenie, które się nazywa szukanie woli Bożej. Pytamy Pana Boga o to. I właśnie nie uczymy dzieci zdobywać tylko wiedzę i pieniądze, ale przede wszystkim właśnie szukania tych dróg, którymi Bóg chce nas prowadzić. I mogą być to drogi, może być lekarz, mechanik, jakiś budowlaniec, nie? Nieważne. Ważne jest, żeby był w tym, co się nazywa wola Boża. I właśnie ta matka, która przekazała swoim synom to ciało także duchowe, bo jak wiecie, łatwo dzieci urodzić, nie? O wiele trudniej je wychować. I to ciało duchowe przekazujemy w sposób taki właśnie też z mlekiem matki, jak mówimy, w sposób naturalny. One widzą, że się modlimy, one widzą z małych lat, że chodzimy do kościoła i one też mają zrozumieć, po co to robimy. Nie tylko, że to robimy. I kiedy one widzą, że potraficie się pokłócić, ale również pojednać. O, to jest coś fantastycznego, nie? One widzą też, że walczycie właśnie o jedność, nie? O miłość. One widzą waszą relację do rodziców, jak rozmawiacie przez telefon, w tych rozmowach za stołem, jakie tematy są poruszane. One to wszystko widzą, słyszą i uczą się życia w ten sposób. Katecheza, wiecie, to jest tylko taki makijaż, nazwijmy to tak. Nie? Tam troszeczkę tutaj podmalować. Coś takiego. Katecheza tylko tyle może wnieść do ich życia. Nic więcej. Żaden ksiądz, żadna siostra zakonna, żadna katechetka nie przekaże wiary waszym dzieciom. Absolutnie. Żebyście mieli w ogóle takich nadziei. My możemy tylko pomóc wam w tym procesie. Usystematyzować się, pewną wiedzę, żeby to wszystko legło na swoich miejscach. Ale przekaz wiary jest tylko i wyłącznie w rodzinie. Tu jest tylko pewne dopełnienie w Kościele. Miejscem podstawowym przekazu wiary jest rodzina. W szkole to jest w ogóle nierealne. W szkole mam zrobić lekcje religii, katechezy nawet się nie da przeprowadzić porządnie. I dlatego wasz dom jest fundamentalny. Dlatego teraz, w tym właśnie czasie, kiedy jest tak trudno, naprawdę trudno wchodzić w życie waszym dzieciom, miejcie to w swoim sercu, żeby w sposób właściwy nad tym czuwać i razem z mężem o tym też rozmawiać. Bo kiedy to nie jest problem numer jeden w waszym życiu, to one bardzo dobrze to rozumieją. Nie? One bardzo dobrze to rozumieją, co jest numer jeden. Czy pieniądz? Nie? Czy życie wygodne, czy kariera. Nie? Dziecko musi chodzić do szkoły, tańczyć, śpiewać, dwa języki znać. Nie? I te biedne dzieci już takie są, tylko czekają na te wakacje, kiedy mi rodzice odpuszczą. Nie? Nie realizujcie swoich ambicji w waszych dzieciach. Odpuśćcie sobie. Dzieci z tego powodu bardzo cierpią, kiedy mają przeambitnych rodziców. Nie mają dzieciństwa. Nie? Następna rzecz. W tym świecie dzisiaj zwariowanym. Ci, którzy wymyślili komórki, sieci, te wszystkie, te społeczne, uwagajcie, swoim dzieciom nie pozwalają z tego korzystać, dopóki nie są dorosłe. One nie dają swoim dzieciom laptopów,
telefonów komórkowych z internetem, nie. Ich dzieci uczą się w szkołach, gdzie nie wolno korzystać z takich rzeczy. W sensie komunikacji. Do pracy tak, komputer i tak dalej. Nie bądźcie naiwni. Kto przekazuje informacje, kto informuje, także formuje. I nie wierzcie, że wasze dzieci są takie kochane i takie córy i synowie są tak posłuszni, że oni absolutnie nic złego tam nie zrobią w tym internecie. Pomyślcie tylko o sobie, nie? Jacy my byliśmy w tym wieku. No, myśmy trochę kombinowali, jak konie pod górę. I dlatego to jest ten realizm, ale taki związany z miłością, właśnie z troską. Absolutnie nie można zwalić na dziecko odpowiedzialności człowieka dorosłego. Ona nie może być za swoje życie w ten sposób odpowiedzialna. Absolutnie. One są odpowiedzialne na poziomie dziecka za swoje życie. Tyle, ile rozumieją. I nie wolno im dawać odpowiedzialności w obszarze człowieka dorosłego. Absolutnie. I dlatego mamy, kobiety, wy macie to serce, to wyczucie i o tym rozmawiajcie z waszymi mężami. O tym rozmawiajcie, aby właśnie pomóc w tym świecie pogańskim, mówmy sobie tak szczerze, który chcą prowadzić teraz do szkół, te nowe przedmioty. Tu nie chodzi o bigoteryzm religijny. Nie, moi drodzy, absolutnie nie. Pamiętajcie, że człowiek zniszczony moralnie jest bezwolny. O to chodzi. O to chodzi, żeby stworzyć społeczeństwo, które można łatwo manipulować. I właśnie Księga Machabejska, matka z tymi siedmioma synami, kiedy stają przed tym dylematem, czy złożyć ofiarę bożkom pogańskim i mieć spokojne życie, czy przeciwstawić się, wybrali to drugie i spotkała ich za to śmierć. I to jest wychowanie w wierze. Kiedy mówisz swojemu synowi, swojej córce, że pewne postawy chrześcijańskie, które będą zachowywać, a które są tak ważne, że to jest śmierć albo życie, że życie z Chrystusem nas prowadzi do nieba i to jest cel naszego życia. Pamiętajcie, że przekazać wiarę to mówić o tym, że celem naszego życia jest niebo. To życie tu na ziemi jest tylko czasowe. I o tym też trzeba rozmawiać gdzieś. Żeby one od początku rozumiały, że celem naszym jest niebo. Dzisiaj dostałem telefon od moich przyjaciół z Lublina. Stracili dziecko w 4 miesiącu życia. Nie? I dzwonił ojciec Konrad, mówi, módl się za nas. Nie? Mamy duży smutek. 6 dziecko. Oczekiwali go. Umarło w łonie mamy. Czyli niebo, nie? I oni rozumieją, są tacy dobrze ułożeni wewnętrznie. Mówi Konrad, ja wiem, że Jezus go wziął do siebie, ale jest mi trudno, nie? I dlatego, bracia i siostry, wychowanie w wierze to znaczy, że od razu, od dzieciństwa już pokazujesz tę drogę najbardziej właściwą. I właśnie wtedy też wychowanie w wierze mówi, że w życiu będzie walka, będzie zmaganie. Bo będą propozycje do życia pogańskiego. Będą takie wpływy, które będą chciały nawet nie tylko zaprosić, ale wręcz przymusić do życia pogańskiego. Moi znajomi musieli wyjechać z pewnego landu w Niemczech, ponieważ tam prowadzono obligatoryjne zajęcia LGBT. I przychodziły ci panowie jak panie, nie? Te panie jak panowie. Edukacja taka agresywna, seksualna, z demonstracją wszystkiego, co chcecie. I to chcą wprowadzić pomału do naszych szkół. Nie wierzycie, nie? Ja wiem, że kiedy my to mówimy, to niektóre osoby tak, no nie, przesadzają. Nie przesadzamy. Tak będzie. Bo tak jest już w Europie. Tak już jest. Jestem proboszczem w Lublinie. Przyjechała taka młoda para z Norwegii, prosząc o chrzest dziecka.
I mówią, my za kilka lat wracamy. Ja mówię, dlaczego? Tam się nie da wychować normalnie dzieci. Mamy nadzieję, że to nam się uda. I właśnie ten przekaz do wiary dojrzały. Ten przekaz, w których pokażecie im, że trzymanie się dróg Jezusa Chrystusa, tak jak matka tym synom, trzymanie się prawa Bożego jest najwłaściwszym życiem. Cena tego nieraz bywa taka, że właśnie człowiek nieraz jest gdzieś tam wyśmiany, nie? Nieraz może być wyłączony z pewnego życia społecznego. Też taka może być cena. Ale trzeba pocieszać swoje dzieci i mówić im, nie martwcie się. Dobrze. Dacie radę, nie? Bóg jest z nami. Módlcie się za tych waszych kolegów czy koleżanki. Wy nie musicie wcale robić tego wszystkiego, co inni. Bo w tym jest właśnie ta różnica życia chrześcijańskiego. Bo ktoś by powiedział, no głupota, jak matka nie ochroniła swoich dzieci. Przecież cóż, złożyć jedną ofiarę Bożkowi jakiemuś, dzieci żyją, nie? Pewnie znacie historię Ulmów, prawda, Wiktorii i Józefa. Niedawno byli beatyfikowani. Idąc konsekwentnie za Jezusem, ratując życie niewinnie prześladowanych ludzi, Żydów, podjęli decyzję taką, że przyjmują tych Żydów pod swój dom, pod swój dach. Konsekwencja wiecie, jaka była, nie? I teraz tacy mądrzy są, a jak oni tak mogli? Jakie mieli prawo? Mieli prawo Boże w swoim sercu. I wiedzieli, że oni i ich dzieci należą do Boga. I nawet kiedy by skończyło się tak, jak się skończyło, mamy życie wieczne. I to jest najważniejsze życie. Prawdziwe i właściwe. To tu na ziemi jest jeszcze nie do końca właściwe i prawdziwe. Idziemy ku życiu cudownemu, w Królestwie Pana. I dlatego wychowanie dzieci w wierze, przekazanie wiary, to znaczy, żeby dać dzieciom serce, które umie walczyć, które umie się zmagać. I trzeba dzieci uczyć tej walki i zmagania. Wymagać także od nich, nie? To nie jest tak, że niech tylko się uczą i dajmy mu spokój, nie? Im daj spokój. Nie. Wymagajcie od nich. Jak teraz wprowadzą to prawo, że nie ma zadań domowych po lekcjach, to wy macie te zadania domowe wprowadzić. One mają w domu się uczyć, powtarzać materiał. Nie dajcie się zmanipulować. Bądźcie mądrymi rodzicami. Mądrymi matkami, które wiedzą, że trzeba nauczyć życia sercem walecznym, bo życie, jak wiecie sami, bardzo wielokrotnie wymaga walki i zmagania. Jak i miłość małżeńska, jedność małżeńska, nieraz to jest walka i zmaganie i jest nieraz bardzo trudno. I dlatego nie rozpieszczajcie w sposób właśnie niewłaściwy, nie? Ona miała świadomość, właśnie ta matka, że Bóg dał życie synom, tak pięknie do nich mówiła. Że to Bóg dał wam życie, On was uformował i do Niego należycie. I to znaczy narodzić się z ducha, to mieć właśnie to serce nowe. Kobieta biblijna, ta niewiasta, która z Boga się narodziła, właśnie ma to Boże myślenie i to Boże działanie w sobie i te Boże zamysły. I dlatego wszystko czyni, aby jej dzieci, wasze dzieci, właśnie także całą nadzieję życia pokładały w Bogu, a nie w tym świecie, który przemija. I cała postać tego świata przemija, mówi Jezus. Tylko moje słowo pozostaje na wieki. To życie jest właściwe, bo Jezus zmartwychwstał i Bóg powiedział w historii, to jedyne życie jest prawdziwe i właściwe. I dlatego Jezus zmartwychwstał. I to jest, bracia i siostry, właśnie, drogie Panie, ta mądrość przekazu wiary.
konsekwencja, bez żadnych takich umizgów w stronę świata. I wtedy wasze dzieci dadzą sobie radę, nawet kiedy pojadą na studia i nie będą próbowały sobie żyć na stacji z kimś tam, nie? Bo to taniej. Jezus. Wiecie, jak słucham takich rodziców, nieraz mam spotkania, serce moje krwawi, ja mówię, pan mówi to poważnie? A proszę księdza, teraz wszyscy tak robią. Ja mówię, pana syn czy córka wcale nie musi tak robić. To co ja mam zrobić? No powiedzieć synowi, że jak jesteś już dorosły i masz już żonę, chociaż bez ślubu, nie? To się nazywa teraz ogólnie partner, partnerka, no to do pracy. Koniec pieniędzy z naszej strony, ani złotówki więcej. Albo jesteś mężczyzną odpowiedzialnym, albo rób co chcesz. To znaczy kochać swoje dzieci. O, jak tak można zrobić? Karierę zniszczymy. Tak. Zrób to w imię Jezusa Chrystusa. A zobaczysz, że chłopak się obudzi i zacznie myśleć. I może zrobi jakiś ruch w swoim życiu właściwy. Czy twoja córka, nie? Bo być może już to wszystko tak funkcjonuje. I babcia tam to 500 zł na stację masz, nie? A tutaj różańce klepie, wiesz, modli się, udaje taką świętą, nie? A pogaństwo podtrzymuje, opłaca, proszę bardzo. I mówisz, w ręce diabła, w ręce diabła, w ręce diabła, w ręce diabła oddaję ciebie. A bo jeszcze głupoty gadasz, modlę się za ciebie, kochana, w szkole byś zdała wszystkie egzaminy, nie? Ani słowa nie piśnie, że jest sposób niewłaściwy, że to, co robi, jest okrutne, straszne. Nie. Bo jak to babcia ma stracić relację z wnuczką? Babcia musi być kochana, nie? Uwielbiana. I teraz zastanów się, czy jesteś kobietą biblijną, z Boga narodzoną, czy jesteś córką demona. To są słowa z Ewangelii Świętego Jana. Bo jesteś albo córką Boga, albo córką demona. Jezus mówi, czyny wasze o tym mówią. Czyny. Nie deklaracje w głowie. Nie pobożności jakieś fałszywe. Czyny. Odwagi. Nie bójcie się tej twardej mowy, kochane panie. Bo tak mówił Jezus do Żydów w synagodze. Twarda była ta mowa, ale dlaczego? Bo ich kochał. Jezus was bardzo kocha i chce, żebyście kochały w sposób właściwy swoich mężów, swoje dzieci i walczyły mężnie o ten chrześcijański obraz życia. Nie bójcie się tego. Bo kiedy walczysz w imię Jezusa, to po twojej stronie jest cała Trójca Święta, Maryja, wszyscy święci. Masz do pomocy potężny oręż, nie? Pomocników. I w tej walce tylko trzeba być samemu jednoznacznie przekonanym o tym, że ja chcę być po stronie Jezusa Chrystusa. Chcę pełnić Jego wolę. I dlatego ta matka właśnie biblijna, nie? Ta niewiasta biblijna myśli i działa tak, jak mówi Bóg. I ta matka wszystkich doprowadziła do nieba, do chwalebnego męczeństwa. Sama też oddała swoje życie. I wszyscy wiedzieli, że to, co robią, ma najgłębszy sens. Że ten oprawca, który zabierał im życie, zabrał im tylko życie doczesne. Ale uchronili życie wieczne. I tego życzę sobie i wam, abyśmy byli właśnie tymi biblijnymi mężami i żonami, którzy z Boga się narodzili i w ten sposób funkcjonują. I nie ma w nas tej schizofrenii duchowej, nie? Tej dwulicowości, tej hipokryzji, która najbardziej niszczy wszystko. Nie? Bo dzieci bardzo szybko wychwytują, czy my naprawdę to robimy, że to wynika z prawdy i to jest treść naszego życia, czy tylko to jest takie coś, jakiś dodatek do życia, ta nasza wiara. Pan nas bardzo kocha
i także walczy o was, jak i o mnie, o mój chrześcijański obraz życia i każdy z was. I teraz prośmy Pana o to, aby tak się działo. I wołajmy. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wiktorio Józefie Wulmowie, módlcie się za nami. Mam nadzieję, że mężowie przygotowali dobrą kolację. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie z radością. Bogu niech będę. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie.